Dzień dobry, czwartek, 21 listopada. Zapraszam na program, w którym przyglądamy się rynkom z perspektywy analizy technicznej, szukamy interesujących sytuacji na wykresie, miejsc, gdzie tworzą się formacje, gdzie nastąpiło już wybicie z tych formacji, czyli program Informacje. Zaczynamy od najkrótszego interwału wskazywanego przez skaner formacji, czyli od interwału 15-minutowego. Widzimy, że dla S&P 500 skaner formacji wskazuje dwie formacje. Formację trójkąta i formację klina. Może przyjrzyjmy się formacji trójkąta. Widzimy, że z formacji nastąpiło wybicie na poziomie 1856 punktów. Poziom docelowy wskazywany przez okienko projekcji ceny to 1864,47 do 1877. Do pokonania na drodze do tego poziomu docelowego rynek ma jeszcze opór lokalny na poziomie 1862. Widać, że pomimo pesymistycznego nastawienia do rynku w krótkim okresie jest możliwe odbicie. Jeżeli chodzi o okres tworzenia się tej formacji, to od początku jej tworzenia do wybicia w tym miejscu minęło 10 okresów, czyli 3 godziny w interwale 15-minutowym. Zakres wskazywany przez okno projekcji ceny, ten minimalny, daje nam wzrost z rzędu 0,46%, natomiast w sytuacji, gdyby zostało osiągnięte górne ograniczenie okienka projekcji ceny, dałby nam to wzrost 1,10%. W interwale jednogodzinowym również widzimy sporo formacji już wybitych. Przyjrzyjmy się formacji eurodolara. Tutaj wytworzyła się formacja wzrostowa, formacja klina. Jak to wygląda na wykresie? Widzimy, że aktualny poziom to 1,0901. Poziom wskazywany przez okienko projekcji ceny to jest 1,0929 do 1,0976. Zatem potencjał wzrostowy tego instrumentu od wybicia do poziomu minimalnego wskazywanego przez okienko projekcji to no niemalże 0,3%. Natomiast maksymalny poziom dałby nam wzrost 0,7%. Interwał najdłuższy, którym będziemy się przypatrywać, interwał 4-godzinowy. Weźmy sobie na tapetę palat. Metal, na którym ostatnio też nawet trochę się działo. Mamy formację klina spadkowego, formację wzrostową. Po jej wybiciu na poziomie 493,1 dolarów za uncję, rynek zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez okienko projekcji ceny może znajdować się w obszarze 501 dolarów za uncję do 514 dolarów za uncję. Dałoby nam to przy tym maksymalnym osiągniętym przez rynek poziomie potencjał wzrostowy rzędu 4,3%. Natomiast zakładając ten zakres minimalny 1,7%. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja pod kątem pozycji klientów CMC. No widać tutaj, że inwestorzy są w pełni zgodni z tym, co wskazuje narzędzie wskazywania formacji. 74% wszystkich klientów posiada pozycje długie pod względem wartości, aż 94%. Zatem widać, że inwestor z większym kapitałem zainwestował właśnie w Palat, otwierając pozycję długą. Natomiast wśród klientów najlepszych, no tutaj przeważają mimo wszystko pozycje krótkie. Zatem no ta relacja jest odmienna, nie ma pełnej zgodności na rynku. Warto może jeszcze się przypatrzeć, jak wygląda w przypadku Paladu historyczna skuteczność tej formacji, czyli sprawdzimy sobie, jak zachowała się formacja klina
w interwale 4-godzinowym na paladzie. Widać, że w 32% przypadków niemalże została osiągnięta ta maksymalna wartość, maksymalny poziom wskazywany przez okienko projekcji ceny. Środkowa wartość w około 16%, w 23% niemalże procentach w ogóle samo okienko projekcji zostało osiągnięte, natomiast nie zostało wcale osiągnięte w 27%, czyli ta średnia skuteczność w tym przypadku wynosi no 72%, plus minus, co jest zgodne ze średnią dla wszystkich wskazań narzędzia wyszukiwania formacji, ze skanera formacji. Tak więc no, można to przyjąć, że skuteczność jest całkiem obiecująca. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, w których będziemy się przyglądać innym rynkom. Teraz sporo się na rynkach dzieje. Nastroje są dość pesymistyczne, ale jak widać, pomimo pesymistycznych nastrojów również są instrumenty, które mają potencjał wzrostowy, przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.